Zatem Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich, nawet jeżeli tego nie wiedzą, nie są tego świadomi. Oczywiście tu jest pewien niuans, który może dotyczyć znaczącej części Żydów, a co? Ale na razie zostawiamy sobie to pytanie, a co, jeżeli szukają drogi zbawczej, spotkawszy Chrystusa, mając do czynienia z chrześcijanami, z chrześcijaństwem, z wiarą w Jezusa Chrystusa, i jeżeli ją odrzucają, czy wtedy też mogą osiągnąć zbawienie, nawet jeżeli na poziomie etycznym i moralnym są dobrzy. To jest jedna, że tak powiem, ścieżka myślowa. Pojawiła się natychmiast też druga ścieżka myślowa, radykalnie odmienna. Zaznaczam, że bardzo upraszczam. Wobec tego, jeżeli ktoś się naczytał zbyt dużo, albo bardzo dużo, albo zna rozmaite niuanse tej teologii, to z konieczności będzie troszeczkę niezadowolony. Ale ja upraszczam na potrzeby wszystkich Państwa. Pojawiła się druga ścieżka myślowa, która próbowała przeforsować do katolicyzmu, do chrześcijaństwa, sposób myślenia żydowski, zapożyczony od żydowskich filozofów dialogu, którzy żyli na początku XX wieku, zwłaszcza działali w latach XX XX wieku, ale także trochę wcześniej. Jeden to Martin Buber, a drugi to Franz Rosenzweig. Oni obaj, ponieważ już wtedy, w latach XX XX wieku, uwaga, bo nie wszyscy o tym wiemy, prawda, nastąpiły intensywniejsze kontakty katolicko-żydowskie w latach XX, więc to nie jest sprawa pontyfikatu Pawła VI czy Jana Pawła II nawet, bo wtedy te kontakty zaczęły istnieć. Jeżeli to powiemy o podległych tych kontaktów trochę później. Otóż ci dwaj filozofowie żydowscy powiedzieli tak, mniej więcej, że być może inni ludzie, a tutaj mieli na względzie zwłaszcza chrześcijan, potrzebują dojść do Ojca przez Syna, czyli przez Jezusa Chrystusa, ale Żydzi, mówili, nie potrzebują tej drogi do Ojca przez Syna, dlatego że zawsze byli i są z Ojcem. Jest to niesłychanie sugestywna formuła. Z żydowskiego punktu widzenia, powiedzmy sobie, bardzo zaawansowana, tak to nazwijmy, i jak mówię, bardzo sugestywna. Natomiast z chrześcijańskiego punktu widzenia jej skutki są takie, że i one dały o sobie znać właśnie w drugiej połowie lat 80. zwłaszcza, kiedy pojawiła się tendencja, że zapewne chrześcijanie i inni ludzie potrzebują Chrystusa jako drogi zbawienia, ale Żydzi mają własną drogę zbawienia na tej właśnie prostej zasadzie, że zawsze byli i są z Ojcem. W ten sposób przemycono do teologii katolickiej, na łamy teologii katolickiej, tak zwaną teorię dwóch dróg zbawienia. Jedna dla chrześcijan i wszystkich innych, a druga dla Żydów. Żydzi mają osobną ścieżkę relacji z Bogiem, tak to nazwijmy. Żydzi mają osobną ścieżkę, która jest bez Chrystusa, bo Chrystusa rzekomo nie potrzebuje. To była ta nowość, która pojawiła się, która zgłoszona tak na dobre pod koniec lat 80. i ona w latach 90. i w latach 2000. się przebijała. Oczywiście, że z chrześcijańskiej i z katolickiej perspektywy, przy czym tutaj zwłaszcza katolicy są najbliżej prawosławnych, nam najbliżej do prawosławnych, z protestantami tutaj jest znacznie, znacznie gorzej. Z naszej perspektywy teoria dwóch dróg zbawienia jest absolutnie nie do przyjęcia. To znalazło wyraz, ponieważ te tendencje się nasilały i ponieważ przeforsowywano to także w Polsce, w różnych miejscach, odpowiedź na to znalazła wyraz
w deklaracji kardynała Józefa Ratzingera o jedyności i powszechności dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, która została wydana w roku 2001. I w tej deklaracji kardynał Ratzinger, sprawujący wtedy funkcję przewodniczącego kongregacji nauki wiary, najważniejszej kongregacji watykańskiej, najważniejszej dykasterii watykańskiej, wyraził nauczanie, które można by streścić tak. Jezus Chrystus zbawił wszystkich, każdego człowieka, a więc Żydów również. I wszyscy ludzie potrzebują mocy zbawczych, których źródłem jest Chrystus i których fundamentem i dla których podstawą jest Ewangelia. I gdy to się ukazała ta deklaracja za pontyfikatu Jana Pawła II, gdy ona się ukazała, oczywiście przypuszczono bardzo mocne ataki na kardynała Ratzingera. Te ataki były także w Polsce. To znaczy i w Polsce nie zabrakło w tak zwanym środowisku katolicyzmu otwartego, reprezentowanych tam, prawda, przez określone koła i gazety, i stacje radiowe i telewizyjne, nie zabrakło takich, którzy rzucili się kardynałowi Ratzingerowi do gardła, próbując cofnąć nauczanie katolickie ku tej opcji żydowskiej. No ale słowa, nauczanie, deklaracja kardynała była wystarczająco jasna i po tych pierwszych zażartych dyskusjach, które tam były, i sporach, i kontrowersjach, okazało się, że to jest nauczanie Kościoła, które da się streścić po prostu: Jezus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem każdego człowieka i całej ludzkości, a więc także tych, którzy jako żyjący według sumienia, ale do Kościoła bezpośrednio nie należą. Jeszcze te, powiedzmy sobie, nagonki na tę instrukcję trwały do roku 2005, ale w roku 2005, po śmierci Jana Pawła II, został wybrany właśnie, teraz będziemy mieli 6. rocznicę, został wybrany Benedykt XVI, czyli kardynał Józef Ratzinger, i cała dyskusja przybrała inny obrót, tym bardziej, że od początku swojego pontyfikatu, od pierwszej chwili, kardynał Ratzinger mocno podkreślił nauczanie tej deklaracji. Między innymi w maju, niecały miesiąc po wyborze na papieża, spotykając się z duchowieństwem diecezji rzymskiej, powiedział tak: jeżeli my spotkaliśmy Chrystusa i jeżeli On nadaje sens i kierunek naszemu życiu, to jaką mamy mieć pewność, czy jaką mamy pewność, że gdy nie będziemy się dzielić nim z innymi, to nie uszczuplamy, nie odbieramy im możliwości tej radości, tej satysfakcji, tych dóbr duchowych, które są naszym udziałem. I dodał: nie czynimy nikomu krzywdy, gdy ukazujemy mu Chrystusa. Problem polega na tym, żebyśmy ukazywali go autentycznie i wiarygodnie. I papież, mówiąc nikomu, ma na myśli wszystkich ludzi. Nie specyfikuje tutaj, nie określa Żydów, muzułmanów, buddystów, hinduistów, niewierzących, ateistów, agnostyków i tak dalej. Tylko wobec każdego człowieka mamy obowiązek dawania wiarygodnego świadectwa o Chrystusie i nie ma nikogo, względem kogoś mielibyśmy czuć się zwolnieni z obowiązku ewangelizacji, albo mielibyśmy czuć się, jeżeli tak można powiedzieć, skrępowani powinności ewangelizacji. Otóż Jezus Chrystus zbawił wszystkich i każdego.